Święty Mikołaj ma nietypowy problem. Jeden z jego elfów ma właśnie urodziny, ale Mikołaj nie może sobie przypomnieć, ile lat skończył jego pracownik. Elf nie ma ochoty ułatwiać mu zadania. Mówi, przedwczoraj miałem 34 lata, a w przyszłym roku będę miał 37. Brzmi to dziwnie, ale elf nie popełnił żadnego błędu w obliczeniach. Mikołaj zdecydowanie potrzebuje pomocy detektywa Robinsona. Elf ma urodziny 31 grudnia, a z Mikołajem rozmawiał o tym 1 stycznia. Dzień przed swoimi urodzinami miał 34 lata. Następnego dnia skończył 35 lat, dzień później zaczął się nowy rok. W tym roku skończy 36 lat, a w następnym będzie miał 37. Pewien młody elf postanowił spłatać figla Mikołajowi i ukrył prezenty za jednymi z tych drzwi. Detektyw Robinson wie, że jedne drzwi kryją bardzo nieprzyjaznego smoka, za drugimi zaś znajdują się prezenty. Musi wybrać właściwe drzwi, inaczej święta będą zrujnowane. Na drzwiach znajdują się tabliczki. Na jednej z nich widnieje kłamstwo, a na drugiej prawda. Na pierwszych drzwiach jest napisane: prezenty są tutaj, smok jest w następnym pokoju. Drugi napis mówi: prezenty i smok nie są w tym samym pokoju. Czy pomożesz detektywowi dowiedzieć się, gdzie są prezenty? Prezenty są w drugim pokoju. Drugie stwierdzenie jest prawdziwe, co oznacza, że pierwsze jest fałszywe. Po długim dniu pracy Mikołaj wrócił do domu i odkrył, że ktoś potłukł wszystkie szklane ozdoby na jego choince. Jest zszokowany i zdenerwowany. Dzwoni do detektywa Robinsona i mówi mu, że ma dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest jego renifer. Mikołaj widział go w pobliżu swojego domu 2 godziny temu. Drugim podejrzanym jest elf, którego Mikołaj zbeształ. Przyjrzyj się scenie i pomóż detektywowi znaleźć przestępcę. Spójrz na pozostawione na podłodze ślady. Są zbyt duże, żeby zrobił je renifer albo elf. Wygląda na to, że należą do samego Mikołaja, ale po co miałby wrabiać swoich pracowników? Ten przypadek sprawia, że detektyw Robinson staje się bardzo podejrzliwy. Zaczyna obserwować Mikołaja. Wkrótce zostaje zaproszony przez niego na obiad. Mikołaj proponuje mu 3 dania do wyboru. Ponieważ detektyw jest już ostrożny, bardzo uważnie bada potrawy. Przyjrzyj się im i powiedz, które danie można bezpiecznie zjeść. Czekoladowe ciasteczka wyglądają dobrze, dopóki nie zauważysz, że te czekoladowe chipsy to tak naprawdę robaki. Para unosząca się nad tą miską zupy jest podejrzanie zielona. To danie jest prawdopodobnie zatrute. Jedyną bezpieczną opcją są jabłka. Spójrz na tego malutkiego robaczka. Jeśli jest w stanie wgryźć się w jabłko, to najprawdopodobniej można je zjeść. Czy to oznacza, że Mikołaj chciał się pozbyć Robinsona po tym, jak detektyw zaczął coś podejrzewać? Ten Mikołaj nie może być prawdziwy. Gdy detektyw Robinson odkrywa, że tajemniczym świątecznym złoczyńcą jest fałszywy Mikołaj, zaczyna szukać prawdziwego. Wkrótce natrafia na piwnicę z trojgiem drzwi. Za każdym z nich stoi człowiek w stroju Mikołaja, który się za niego podaje. Przyjrzyj się im uważnie i spróbuj ustalić, który Mikołaj jest prawdziwy. Ten prawdziwy stoi po lewej stronie. Wystarczy przyjrzeć się uważnie zdjęciu na ścianie. Przedstawia ono Mikołaja z jego reniferami. Jeśli porównamy to zdjęcie do 3 mężczyzn, tylko ten po lewej wygląda dokładnie tak samo. W dzieciństwie Laura uwielbiała króliki. Kiedy dorosła, została prywatnym detektywem i sprawiła sobie króliczka o imieniu Tuptuś. Pewnego razu musiała wyjechać w podróż służbową. Poprosiła swoją gosposię Sylwię, kucharkę Amelię i siostrę Paulinę, żeby zaopiekowały się zwierzakiem. Ale kiedy wróciła do domu, Tuptusia nigdzie nie było. Wszystkie 3 kobiety, które prosiła o opiekę nad pupilem, twierdzą, że nie wiedzą, co się stało. Przyjrzyj im się uważnie, która z nich kłamie.
kucharka. Z kieszeni wystaje jej obruszka tuptusia, widzisz? Laura też to zauważyła. Kiedy Amelia zorientowała się, że wpadła, rzuciła się do ucieczki. Detektyw pobiegła za nią, ale nie mogła jej dogonić. Na szczęście zauważyła, jak uciekinierka wbiega na siłownię. Ruszyła za nią. Przy wejściu zatrzymał ją ochroniarz. Okazało się, że trzeba podać hasło, które znają tylko członkowie tego ekskluzywnego klubu. Na szczęście Laura zauważyła wiszącą obok drzwi karteczkę z podpowiedzią: pomóż dziewczynie odgadnąć hasło. Hasło to: czuć się na siłach. I to była poprawna odpowiedź. Ochroniarz wpuścił Laurę do środka. Dziewczyna przeszukała cały budynek, ale nigdzie nie mogła znaleźć Amelii. Ale chwileczkę, są jeszcze prysznice. Detektyw weszła do łazienki. Kąpały się tam trzy osoby. Po chwili dziewczyna zorientowała się, że jedna z nich tylko udaje, że się myje. Kto? Osoba w drugiej kabinie. Woda leci, ale w ogóle nie ma piany. Nie używa więc mydła ani gąbki. A tu ci niespodzianka. Podejrzana z drugiej kabiny to nie Amelia. Gdzie w takim razie ukryła się kucharka? Nagle Laura zauważyła na podłodze jakąś karteczkę. Podniosła ją, było na niej napisane: podążaj za białym królikiem. Rozejrzyj się dookoła i spróbuj ustalić, dokąd powinna udać się detektyw. Widzisz królicze uszy na drzwiach? Laura powinna wejść do środka. Niestety drzwi są zamknięte na zamek szyfrowy. A co to takiego? Czyżby zagadka? Laura zaczęła czytać. Szyfr składa się z trzech cyfr. 682. Jedna cyfra jest poprawna i znajduje się na dobrym miejscu. 635. Jedna cyfra jest poprawna, ale stoi na złym miejscu. 206. Dwie cyfry są poprawne, ale stoją na złych miejscach. 738. Żadna cyfra nie jest poprawna. 780. Jedna cyfra jest poprawna, ale stoi na złym miejscu. Pomóż Laurze złamać kod. Stwierdzenia numer 4 i 5 możemy wywnioskować, że poprawna jest liczba 0, ale stoi na złym miejscu. Musimy odrzucić też cyfrę 6, w przeciwnym razie twierdzenia numer 1 i 2 wzajemnie by sobie przeczyły, a zatem biorąc pod uwagę twierdzenia 2 i 3, możemy dojść do wniosku, że poprawne są cyfry 2, 5 i 0, a poprawny kod to 052. Laura otworzyła drzwi i stanęła w długim korytarzu. Prowadził do dużego pomieszczenia. W środku spotkała ubranego na czarno mężczyznę. Siedział na przypominającym tron krześle i trzymał tuptusia. No proszę, kogo my tu mamy? Powiedział. Jeśli chcesz odzyskać swojego królika, musisz coś dla mnie zrobić. Laura nie miała wyboru i musiała się zgodzić. Tydzień temu moja żona Luisa wybrała się na przedstawienie i zaginęła. Twoim zadaniem jest ją odnaleźć. I podał Laurze wszystkie szczegóły. Dziewczyna przesłuchała trzech świadków. Dorota powiedziała, że zaraz po przedstawieniu poszła do domu i nie widziała niczego podejrzanego. Alina oznajmiła, że widziała, jak w przerwie Luisa wychodzi z wysokim blondynem, a Anna powiedziała, że rozmawiała z mężem przez telefon i nie widziała, dokąd poszła Luisa. Kto wie coś na temat miejsca pobytu zaginionej? Alina podczas antraktu nie miała ani okularów, ani soczewek. Patrz, jak niezdarnie się poruszała. A więc jak to możliwe, że zobaczyła Luizę w towarzystwie jakiegoś mężczyzny? Laura przycisnęła Alinę i kobieta się złamała. Przyznała, że widziała, jak jakaś kobieta zabiera gdzieś Luizę. Bała się jednak wyznać prawdę, bo podejrzana sprawiała wrażenie bardzo mściwej osoby. Alina wręczyła Laurze karteczkę, którą zgubiła porywaczka. Treść wiadomości była jednak zaszyfrowana. Pomóż Laurze odczytać ten tekst. Jest tam napisane: w porcie.
Laura udała się na miejsce. Stoją tam trzy budynki, ma jednak zbyt mało czasu, by przeszukać je wszystkie. Musi wybrać miejsce, w którym przetrzymywana jest Luisa. I to szybko. Pomożesz jej? Przyjrzyj się niebieskiemu budynkowi. Pod oknem ktoś wydrapał na murze napis "Ratuj". Laura przeszukała budynek i znalazła trzy klucze. Teraz musi ustalić, który z nich pasuje do zamka. Szybko! To ten. Drzwi się otworzyły, a Laura zobaczyła, że w kącie siedzi jakaś kobieta. To Luisa. Pomogła jej wstać i razem opuściły budynek. Po chwili zobaczyły trzy taksówki. Do której z nich powinny wsiąść? W pierwszym pojeździe nie ma tablic rejestracyjnych. To podejrzane. A kierowca drugiej taksówki to kobieta, która tydzień temu porwała Luizę. Tylko udaje faceta, przykleiła sobie sztuczne wąsy i założyła czapkę. Laura i Luisa powinny więc wsiąść do trzeciej taksówki. Tego dnia szczęście im jednak nie dopisywało. Auto się zepsuło, zanim dotarły do męża Luisy i musiały iść na piechotę. Znalazły się na rozdrożu. Pierwsza ścieżka prowadzi na bagna, gdzie unoszą się toksyczne gazy. Drugą drogę porastają trujące rośliny, a nad trzecią ścieżką lata rój wściekłych os. Którą drogę powinny wybrać dziewczyny? Drugą. Rośliny przynajmniej się nie ruszają. Jeśli dziewczyny będą ostrożne, uda im się je ominąć. Wreszcie dotarły do domu Luisy. Mężczyzna w czerni wyściskał swoją żonę i zwrócił się do Laury. Przepraszam, że posłużyłem się takimi metodami, ale byłem zdesperowany. Musiałem trzymać tę sprawę w tajemnicy, ale nie mogę zdradzić powodów. Dlatego zdecydowałem się zaangażować w to ciebie. W ramach podziękowań chciałbym ci coś podarować, ale żeby to dostać, musisz rozwiązać moją zagadkę. Pewnego dnia właściciel sklepu z elektroniką przyszedł do pracy i zobaczył, że ktoś włamał się do sejfu i ukradł wszystkie pieniądze. Wezwał policję. Właściciel wyjaśnił detektywowi, że klucz do sejfu trzyma razem z kluczykami do ciężarówki. Z pojazdu korzysta dwóch pracowników, Andrzej i Radek, i mają oni dostęp do wszystkich kluczy, ale zawsze je zwracali. Detektyw przesłuchał kierowców. Ktoś włamał się do sejfu waszego szefa. Co wiecie na ten temat? Andrzej powiedział, ja nie dorabiałem klucza, nawet nie wiedziałbym, który klucz otwiera sejf. A Radek stwierdził, pracuję tu dopiero od 3 miesięcy, jeszcze nie miałem okazji zajrzeć do biura szefa. Detektyw od razu domyślił się, kto jest złodziejem, a ty? To Andrzej ukradł pieniądze. Detektyw nie zdradził, w jaki sposób przestępca otworzył sejf. Skąd w takim razie Andrzej o tym wiedział? Laura udzieliła poprawnej odpowiedzi. Mężczyzna oddał jej tuptusia i wręczył nowiutkiego smartfona. Urządzenie jest zabezpieczone hasłem. Laura chciała je odblokować, no ale na ekranie wyświetlił się komunikat. Napisz wszystkie liczby od tyłu. Zadanie zdaje się niemożliwe do wykonania. Na szczęście Laura jest bardzo inteligentna i w mgnieniu oka odblokowała telefon. Jak brzmi hasło? Ibzicil Eiktyzzw. To wszystkie liczby napisane od tyłu. Laura nie mogła w to uwierzyć. Całe życie o tym marzyła, ale żeby to zdobyć, musiałaby wyruszyć w niezwykłą podróż. Sylwia jakoś przetrwała noc. Co to dla niej jeden przemoknięty wilkołak? Dojechała do pracy, ale okazało się, że nie jest w stanie wydostać się z podziemnego parkingu. Odkryła trzy wyjścia, ale tylko jedno z nich jest bezpieczne. Za pierwszymi drzwiami czają się głodne tygrysy. Drugich pilnuje nienawidzący ludzi wirtualny asystent. Ostrzega, że zniszczy każdego, kto spróbuje się tędy przedostać. Trzeci korytarz wypełniony jest toksycznym gazem, który każdą żywą istotę błyskawicznie pozbawia przytomności. Które wyjście powinna wybrać?
Drugie. Groźby jej nie skrzywdzą, to tylko zwykły wirtualny asystent. Sylwia poszła kupić miód. Usłyszała od ekscentrycznej sprzedawczyni, że dostanie 4 litry miodu za darmo, jeżeli uda jej się uzyskać właśnie taką ilość za pomocą słoika 5 i 3 litrowego, pod warunkiem, że może uzupełniać miód tylko do większego słoika i tylko do pełna. Sylwia może rozwiązać tę zagadkę w 6 krokach. 1. Wypełnić słoik 5-litrowy. 2. Przelać miód ze słoika 5-litrowego do 3-litrowego. W większym zostaną wtedy 2 litry miodu. 3. Wylać miód z 3-litrowego słoika. 4. Przelać pozostałe 2 litry z większego do mniejszego słoika. 5. Ponownie wypełnić 5-litrowy słoik. 6. I wreszcie przelać 1 litr z większego do mniejszego słoika. Na najbliższe kilka miesięcy Sylwii nie powinno zabraknąć miodu. Sylwia wybrała się do restauracji, gdzie kelner zaoferował jej darmowy obiad w zamian za rozwiązanie zagadki. Sylwia była w niebo wzięta, bo darmowe jedzenie i zagadki to jej ulubione rzeczy na świecie. Wyrzucasz mnie, gdy mnie potrzebujesz, a wyciągasz, gdy mnie nie potrzebujesz. Czym jestem? Prawidłowa odpowiedź to kotwica. Sylwia ma 26 par niebieskich skarpetek, 13 par zielonych, 33 par różowych oraz 12 par czerwonych. Wszystkie trzyma w jednej szufladzie. Ile skarpetek musi wyciągnąć na oślep, aby upewnić się, że będzie miała pasującą parę? Skoro każda skarpetka ma jeden z 4 kolorów, wystarczy wyciągnąć 5, aby być pewnym, że 2 będą tego samego koloru. Sylwia ma 4 rodzeństwa, brata i 3 siostry. Cała piątka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia. Na gwiazdkę Sylwia znalazła pod choinką 24 prezenty, Radek 23, Emilia 7, natomiast Agata tylko 1 prezent. Czy na podstawie tych informacji domyślasz się, ile upominków znajdzie pod choinką Patrycja? Imię Sylwia zaczyna się na literę S. S to 24 litera alfabetu i tyle też nasza bohaterka dostała prezentów. Radek dostał 1 mniej, bo pierwsza litera jego imienia to 23 litera alfabetu. Dlatego Emilka dostała 7, Agata tylko 1. No i zgodnie z tą logiką Patrycja otrzyma 22 prezenty. Co za niesprawiedliwy system. Z drugiej strony pewnie ciocia Żadeta nie narzeka. Sylwia przeglądała sobie rodzinny album ze zdjęciami. Zaintrygowała ją szczególnie ta fotografia, na której, jak podejrzewa, znajduje się osoba podróżująca w czasie. Czy potrafisz również wskazać niepasujący element? Mężczyzna z lewej strony ma w kieszeni telefon komórkowy, który nie istniał przecież w latach 70. Sylwia chciała dostać się do mieszkania swojego chłopaka, żeby przygotować niespodziankę na jego urodziny. Zapomniała 5-cyfrowego kodu. Na szczęście wciąż pamięta następujące 5 wskazówek. Suma 5 i 3 cyfry to 14. 4 cyfra jest o 1 wyższa od drugiej. 1 cyfra 1 o 1 niższa od dwukrotności drugiej cyfry. Suma 2 i 3 cyfry to 10. Suma wszystkich 5 cyfr to 30. Pomóż Sylwii dostać się do środka, bo o ile jest to świetna w zagadkach, kiepsko radzi sobie z matematyką. Kod to 74658, a oto proste matematyczne wyjaśnienie. Nie ma to jak zacząć dzień od kilku łamigłówek, aby nieco rozruszać umysł. Gotowi? Sprawdźmy, ile czasu zajmie Wam rozwiązanie tej zagadki. Kinga ma 7 synów, a każdy z nich ma siostrę. Ile dzieci ma łącznie Kinga? Ośmioro, 7 synów i 1 córkę.
Rodzina Stefana wyjechała na weekend, a jego samego znaleziono nieprzytomnego przed rodzinną posesją. Policja przesłuchała trójkę podejrzanych, którzy przebywali wtedy w rezydencji. Maja zarzekała się, że rankiem jak zwykle była zajęta sprzątaniem domu, a po południu ucięła sobie drzemkę. Lokaj Jan przekonywał, że po południu sprawdzał inwentarz żywności w spiżarni. Jakub, kierowca, utrzymywał natomiast, że tamtego dnia nie było go w ogóle w domu, bo podwoził dzieci szefa na przyjęcie. Która z tych osób według ciebie kłamie? Kierowca Jakub. Skoro wszyscy członkowie rodziny wyjechali na weekend, jego alibi nie może być prawdą. Jakie słowo w języku angielskim wymawia się dokładnie tak samo po usunięciu dwóch z trzech liter? To bee, czyli pszczółka. Warto się uczyć języków. Przyjrzyj się tym obrazkom. Coś tutaj nie pasuje, ale co? Na drugim obrazku pani próbuje jeść zupę widelcem. Trochę jej to zajmie. Siedem przyjaciółek wybrało się w niedzielę do centrum handlowego. Po zakupach siadły sobie w kawiarni. Alicja, Angelika i Arleta zamówiły sobie kawę, podczas gdy Agata, Aleksandra i Amanda wolały napój gazowany. Czy na podstawie tych informacji domyślasz się, co piła Ania? Ania zamówiła kawę. Kluczem są tutaj imiona dziewczyn. W imionach Alicja, Angelika, Arleta i Ania są dwie litery A, tak samo jak w słowie kawa. W koszyku były cztery gruszki, a w pokoju znajdowały się cztery osoby. Każda osoba wzięła po jednej gruszce. Na końcu w koszyku była jeszcze jedna gruszka. Jak to możliwe? Ostatnia osoba wzięła gruszkę, która wciąż leżała w koszyku. Na swoje urodziny Emilka postanowiła zorganizować sobie relaksujący dzień w spa. Dziewczyna zdrzemnęła się podczas masażu. Później odkryła, że ktoś ukradł jej wszystkie pieniądze z portmonetki. Było troje podejrzanych. Recepcjonistka Olga twierdziła, że jadła akurat drugie śniadanie. Masażystka Kasia zaręczała, że poszła do magazynu po zapas olejku. Ostatnią podejrzaną była inna klientka Monika, która upierała się, że wciąż czekała na swoją wizytę i nie widziała przez ten czas nic podejrzanego. Kto jest złodziejem? Masażystka okradła Emilkę, gdy tylko tamtej się przysnęło. Uważny obserwator dostrzeże pieniądze schowane za butelkami z olejkiem. Czas na strzyżenie. Problem w tym, że masz do wyboru tylko dwójkę fryzjerów. Do kogo powinieneś się wybrać? Do dziewczyny oczywiście. Skoro w okolicy jest tylko ta dwójka fryzjerów, to znaczy, że strzygą się wzajemnie. A na podstawie fryzury dziewczyny można założyć, że facet nie bardzo zna się na swoim fachu. W którą stronę stoczy się jajko zniesione przez koguta na dachu kurnika? Koguty nie znoszą jajek. Okradziono drogi sklep kosmetyczny. Właściciel zadzwonił po policję. Co prawda sam nie widział sprawcy przestępstwa, ale zgodnie z nagraniami z kamery monitoringu w czasie kradzieży w sklepie przebywało troje klientów. Policja szybko przesłuchała zatem całą trójkę. Michał zeznał, że szukał czegoś dla swoich zwierzaków. Kaja poinformowała, że chciała kupić maść oraz żel z aloesu, natomiast Hanka była zajęta przeglądaniem regału z balsamami. Kto z nich kłamie? Złodziejem jest Michał. W tym sklepie sprzedaje się tylko produkty do pielęgnacji skóry, więc czego miałby w nim szukać dla zwierząt domowych?
Piotr jest dumnym posiadaczem sporej kolekcji drogiej biżuterii, a raczej był, gdyż pewnego ranka odkrył, że w nocy wszystkie jego cenne skarby zostały skradzione. Do rozwikłania sprawy i znalezienia winowajcy Piotr wynajął prywatnego detektywa. Detektyw był skrupulatny, więc w przesłuchaniach nie pominął żony Piotra, Karoliny. Ta przyznała nerwowo, że zafundowała sobie długi nocny prysznic. Elena, która od wielu lat zajmowała się domem, utrzymywała, że sprzątała akurat w garażu. Ostatnią podejrzaną była kucharka Barbara, która rzekomo przygotowywała posiłek dla rodziny. Czy jesteś w stanie wskazać, kto ukradł biżuterię? Barbara zaręczała, że przygotowywała posiłek, ale przecież kradzieży dokonano nocą. Pewien mężczyzna mieszka na 80. piętrze wieżowca. Wracając do domu, jeździ windą na samą górę, gdy jest deszczowo, natomiast w słoneczne dni wychodzi z windy na 40. piętrze, a resztę drogi idzie po schodach. Skąd u niego taki dziwny nawyk? Mężczyzna jest na tyle niski, że w windzie sięga tylko do przycisku na 40 piętro, a w deszczowe dni udaje mu się wcisnąć przycisk na 80 przy pomocy parasolki. Kto by się domyślił? Magda pracowała zdalnie. Po powrocie z łazienki nie mogła odnaleźć telefonu komórkowego i portfela. Wyglądało na to, że została okradziona w środku dnia w swoim własnym domu. W mieszkaniu przebywały wtedy trzy osoby. Jedna z sióstr, Magdy, Gabriela, zażegnywała się, że w tym czasie jeszcze spała, bo zeszłego dnia późno się położyła. Druga siostra, Alicja, zapewniała, że spacerowała sobie po ogrodzie, podziwiając, jak kwitną nocne orchidee. Trzecią osobą był Jacek, chłopak Magdy. Przepytywany oznajmił, że akurat wrócił do domu na lunch. Jak sądzisz, kto z nich okradł Magdę? Druga z sióstr, Alicja. Nocne orchidee, zgodnie z nazwą, kwitną wyłącznie nocą. Alicja prawdopodobnie zakradła się i zgarnęła rzeczy Magdy, gdy tej nie było w pokoju. Pewien kowboj był na górze, schodził z niej 3 dni i znowu był na górze. Jak on to zrobił? Jego koń miał na imię Góra. Po ulewnym deszczu z gospodarstwa wujka Bena zniknęły wszystkie świnie, poza 15. Ile świń wciąż znajduje się w chlewie? Piętnaście. W pewnym domu są 3 istotne pomieszczenia. Biblioteka zawierająca wiele białych kruków, jeden skarbiec wypełniony złotem i pieniędzmi oraz drugi skarbiec z biżuterią. W razie pożaru, gdzie policjanci powinni najpierw starać się ugasić ogień? Walka z pożarem to robota dla strażaków, a nie policjantów. Weronika przypadkowo wysłała maila do swojego chłopaka zamiast do swojej najlepszej przyjaciółki. Nie chciała, żeby jej chłopak go odczytał, więc postanowiła wykasować wiadomość na jego komputerze. Laptop wymagał hasła, ale na szczęście na biurku przyklejona była karteczka z podpowiedzią. Historia 3. Bogacz 5, boisko 2, 6, 1, Yeti 1. Jak brzmi hasło? Liczba odnosi się do litery w danym słowie, czyli trzecia litera w słowie historia to S, piąta w słowie bogacz to C, kolejno druga, szósta i pierwsza w słowie boisko to O, O i B, no i wreszcie pierwsza w słowie Yeti to Y. Razem dają hasło Scooby. I to na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o gimnastykę umysłową. Do zobaczenia następnym razem! Ludwik jest wykładowcą. Postanowił dać zadanie swojemu najgorszemu studentowi, Michałowi. Chłopak miał tydzień, żeby napisać referat. Po 7 dniach chłopak wysłał wiadomość do profesora, prosząc, by przesunął termin o 3 dni.
3 dni później Ludwik zgłosił się po referat, ale Michał poprosił o kolejne 5 dni zwłoki. Ludwik jest litościwy, więc się zgodził. Po 5 dniach Michał przyniósł wykładowcy zapaloną świeczkę i powiedział: proszę pana, czy może pan przełożyć termin oddania referatu do czasu, aż knot tej świecy się wypali? Ludwik się zaśmiał i na to przystał. Chłopak też się zaśmiał, bo teraz może już w ogóle nie pisać pracy. Dlaczego? Michał zdmuchnął świeczkę. Powiedział przecież do czasu, aż knot tej świecy się wypali, a nie do czasu, aż zgaśnie płomień. Wystarczy więc, że Michał nigdy już nie zapali tej świeczki i w rezultacie nie będzie musiał pisać referatu. Ludwik przyniósł do pracy 3 pudełka z babeczkami. Zostawił je na stole w kuchni, żeby po zajęciach razem ze współpracownikami świętować swoje urodziny. Pudełka mają różne rozmiary, ale w każdym z nich znajdują się 3 babeczki. W międzyczasie do kuchni wszedł Michał, otworzył jedno opakowanie i zjadł 3 wypieki. Po zajęciach Ludwik zerknął do pudełek i okazało się, że w każdym z nich wciąż znajdują się 3 babeczki. Jak to możliwe? Michał zjadł babeczki z największego opakowania, a następnie włożył do niego mniejsze pudełko. A więc kiedy Ludwik otworzył pozostałe 2, w każdym wciąż były 3 babeczki. Po zajęciach Michał zaprosił Wandę na randkę. A ponieważ oboje byli spłukani, postanowili przejechać się autobusem i wrócić pieszo. Autobus jedzie z prędkością 15 km na godzinę, a para spaceruje w tempie 5 km na godzinę. Jaka jest maksymalna odległość, jaką mogą pokonać autobusem, jeśli muszą wrócić do domu za 8 godzin? W autobusie będą poruszać się 3 razy szybciej niż na piechotę. Powinni więc poświęcić 3/4 czasu na spacer i 1/4 na podróż autobusem. Aby zmieścić się w 8-godzinnym okienku, powinni zatem przejechać autobusem 30 km w 2 godziny i poświęcić 6 godzin na powrót. Michał i Wanda szli ulicą. Nagle zobaczyli coś bardzo interesującego. To coś ma 3 oczu w jednej linii. Kiedy czerwone się otwiera, wszystko zamiera. Co takiego zobaczyli? Czerwone światło sygnalizacji. Michał wrócił do akademika i odkrył, że ktoś zjadł mu cały prowiant. Przepytał 3 osoby. Jak sądzisz, kto podwędził mu jedzenie? Chłopak po prawej. Ma okruszki na brodzie. Michał wybrał się do biblioteki, żeby poczytać stare gazety z archiwum. To wydanie powinno mieć 60 stron, ale brakuje w niej 24 i 41. Jakich jeszcze stron brakuje? W gazecie nie ma też strony 19, 23, 37, 38 i 42. Michał znalazł w gazecie liścik. Okazuje się, że w bibliotece znajduje się sekretny labirynt prowadzący do niesamowitych skarbów. Do wiadomości dołączona była mapka. Jak tam dotrzeć? To jest właściwa droga. Michał idzie przez labirynt. W pewnym momencie trafił na regał z książkami. Jedna z półek skrywa jednak pewien sekret. Która? Coś musi się kryć za tą półką. Na pozostałych książki są zakurzone i pokryte pajęczyną. Te natomiast są czyste, a obok nich wiszą pozrywane pajęcze sieci. Za książkami Michał odnalazł sekretne pomieszczenie. Bez wahania wszedł do środka. Stoi tam wielki sejf, do którego przyczepiono jakiś liścik. Sejf jest zamknięty na szyfr. Aby go otworzyć, Michał musi podać 9-literowe hasło. Pomóż mu złamać kod. Poprawne hasło to Jutrzenka. A dlaczego? Spójrz na wiadomość. Michał musi wybrać odpowiednią literę z każdego podanego słowa. Pierwsza litera w wyrazie jacht to J. Trzecia litera w słowie brud to U. A druga litera w wyrazie atut to T. I tak dalej.
Michał otworzył sejf. W środku znalazł 3 identyczne klejnoty i liścik. Nagle drzwi do sekretnego pokoju zatrzasnęły się, a ściany zaczęły się zacieśniać. Chłopak przeczytał liścik. Tylko jeden z diamentów jest prawdziwy. Znajdź go i włóż do zamka. Masz tylko 15 sekund. Powodzenia. Pomóż Michałowi odrzucić podrobione klejnoty. Chłopak powinien wrzucić wszystkie kamienie do szklanki z wodą, która stoi na stole. Prawdziwy diament ma dużą gęstość, więc opadnie na dno, a podróbki będą unosić się na powierzchni. Michałowi się udało. Odblokował drzwi prowadzące do tajnego przejścia i ruszył korytarzem. Znalazł tam czworo drzwi. Pomiędzy nimi stał piękny posąg. Figura zanuciła: wychodzimy nocą, choć nikt nas nie woła. Znikamy przed wschodem słońca, choć nikt nas nie zabiera. Czym jesteśmy? Które drzwi powinien otworzyć Michał? Piosenka była wskazówką. Posąg śpiewał o gwiazdach, a więc nasz bohater powinien wybrać drzwi ozdobione gwiazdkami. Michał wszedł do następnego pomieszczenia i spotkał królową. Rzekła do niego: witaj, nieznajomy, mam dla ciebie zadanie. Jeśli ci się powiedzie, nagrodzę cię bogactwem i sławą. A jeśli nie, pozostaniesz tu na zawsze jako mój więzień. Chcę wyremontować moje całe królestwo tak, żeby 10 moich zamków było połączonych 5 prostymi murami, a każdy z nich łączył 4 zamki. Oprócz tego, przynajmniej jeden z nich powinien być chroniony murami. Królowa pokazała mu ten obrazek i dodała: królewski architekt nie potrafił spełnić wszystkich moich żądań, ale wymyślił coś takiego. Masz lepszy pomysł? Michał powinien zaproponować królowej takie rozwiązanie. Teraz 2 zamki są chronione murami. Królowa dotrzymała słowa i obsypała Michała bogactwem. Wydała też ucztę na jego cześć. Niestety, nie wszyscy dworzanie ucieszyli się, że władczyni ma nowego pupila. Spójrz na te 3 osoby. Która z nich ewidentnie nie żywi do Michała sympatii? Ten przyjaźnie wyglądający lord wręcza mu sakiewkę z talarami, ale w prezencie kryje się wąż. Michał ogląda królewski ogród. Zobaczył tam 3 drzewka cytrynowe. Na każdym z nich rośnie dokładnie 10 owoców. Przychodzi ogrodnik i zrywa po 4 pomarańcze z każdego drzewa. Ile owoców zostało na cytrynowych drzewkach? Pomarańcze nie rosną na drzewach cytrynowych. Królowa opowiedziała Michałowi bardzo ciekawą historię. Uwielbiam wyścigi smoków. Ostatnio pojechałam na zawody daleko stąd i miałam okazję zobaczyć, jak wygrywa jeden z moich smoków. To była niedziela. 5 dni później, w poniedziałek, wróciłam do domu. Jak to wyjaśnić? Królowa nie ma wehikułu czasu. Niedziela to imię smoka. Michałowi bardzo podobało się królestwo, ale nadszedł czas, by wrócić do domu. Królowa dała mu 3000 klejnotów wielkości arbuza. Chłopak wynajął ciężarówkę, by je wszystkie przewieźć. W tej chwili znajduje się 1000 kilometrów od domu. Niestety pojazd może przetransportować jedynie 1000 drogocennych kamieni na raz. Oprócz tego na całej trasie co kilometr znajdują się punkty kontrolne. Jadąc do miasta, wszyscy podróżujący muszą uiścić opłatę w wysokości 1 klejnotu. W drodze powrotnej do królestwa są jednak zwolnieni z opłat. Co powinien zrobić Michał, żeby przywieźć do miasta jak największą liczbę drogocennych kamieni? Musi wykonać 3 kursy do 333 kilometra, za każdym razem zabierając ze sobą po 1000 klejnotów. Zostanie mu 2001 kamieni i 667 kilometrów do pokonania. Następnie powinien odbyć 2 kursy, każdy po 500 kilometrów i zabrać ze sobą po 1000 kamieni. Zostanie mu 1000 klejnotów. Po przejechaniu ostatnich 167 kilometrów zostaną mu 833 drogocenne kamienie. I wciąż będzie bajecznie bogaty.
Magda pracowała ciężko cały poranek. W pewnym momencie postanowiła zrobić sobie przerwę na obiad i udała się na parking. Ale kiedy podeszła do swojego samochodu, czekała ją niemiła niespodzianka. Ktoś wylał na jej auto niebieską farbę. Magda przepytała w tej sprawie trzech świadków. Lidka, projektantka z firmy, powiedziała, że w czasie zdarzenia stała na balkonie w biurze i wcinała tacos. Czarek, dyrektor finansowy, prowadził długą rozmowę z inwestorami. A Sylwia, sprzątaczka, powiedziała: cały ranek sprzątałam toaletę. Jedna z osób kłamie. Kto? Lidka. Na jej biurku leżą nieotwarte tacosy, a poza tym ma brudną rękę od niebieskiej farby. Ta to cenna wskazówka. Najlepsza przyjaciółka Magdy, Róża, zaprosiła ją na przyjęcie urodzinowe. Wieczorem Magda weszła do kuchni i znalazła Różę nieprzytomną na podłodze. Wezwała policję. Mundurowi szybko stawili się na miejscu. W domu przebywa 5 osób. Piotr, Kasia, Iwo, Filip i Daria. Wszyscy są przyjaciółmi Róży. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie i znaleźli 3 zapisane szminką cyfry na podłodze. Róża musiała to zrobić, zanim straciła przytomność. Policjanci przyjrzeli się numerom i aresztowali jednego z gości. Kogo? Aresztowali Iwa. Cyfry 2, 1 i 5 oznaczają litery w nazwie miesięcy. I tylko z liter ze słów lipiec, wrzesień i listopad da się ułożyć imię. Magda poszła do biurowej kuchni, by zrobić sobie kawę. Otworzyła lodówkę w poszukiwaniu mleka. Na półkach stały 4 kartony, ale tylko jedno mleko nadaje się do picia. Jak sądzisz, które? Pierwszy karton jest napęczniały, więc oznacza to, że mleko skwaśniało. Na drugim przyczepiona jest karteczka z napisem „Nie ruszać”. Trzecie mleko przeterminowało się już w 1995 roku. Magda powinna więc wlać do kawy mleko z 4. butelki. I ktoś w końcu powinien zrobić porządki w tej lodówce. Nina kupiła buty i zapłaciła za nie Tomaszowi banknotem 100-złotowym. Buty kosztowały 30 zł. Tomasz nie miał jak wydać, więc zabrał banknot do sąsiedniego sklepu i poprosił swojego kolegę Sebastiana, by go rozmienił. Tomasz wrócił do obuwniczego i oddał Ninie 70 zł. Dziewczyna zabrała resztę i wyszła. Później tego samego dnia Sebastian przyniósł Tomaszowi z powrotem 100-złotowy banknot. To podróbka, oddaj mi pieniądze. Chłopak musiał z własnej kieszeni zwrócić Sebastianowi dług. Ile pieniędzy stracił Tomasz? Przede wszystkim stracił buty za 30 zł. Poza tym dał Ninie 70 zł, więc wciąż miał 30 zł z rozmienionego banknotu. Kiedy Sebastian poprosił o zwrot pieniędzy, mężczyzna oddał mu te 30 zł i dołożył 70 z własnej kieszeni. Łącznie stracił 100 zł i zobacz, jak mu smutno. Bartek pracuje jako nocny stróż w dużym banku. Pewnej nocy usłyszał dziwne hałasy dobiegające ze skarbca i poszedł to sprawdzić. W środku natknął się na 3 przestępców. Wszyscy byli zamaskowani, ale Bartek od razu zauważył, że jeden z nich tylko udaje rabusia. O którą osobę chodzi? Facet po prawej nie ma rękawiczek. Oznacza to, że wszędzie zostawi swoje odciski palców. Wygląda na to, że to policjant pracujący pod przykrywką. Beata jest znaną blogerką. Pewnego razu zrobiła zdjęcie biegaczom w czasie zawodów i opublikowała je w sieci. Jej obserwujący skomentowali, że jeden z zawodników oszukuje. Domyślasz się, który? Osoba po prawej w ogóle się nie poci. Coś tu jest nie w porządku.
Radek umówił się w kawiarni ze swoim najlepszym przyjacielem, Dawidem. Chłopcy zamówili coś do jedzenia i picia. Po posiłku Radek powiedział: zagrajmy w grę. Jeśli rozwiążesz moją zagadkę, zapłacę rachunek, a jeśli nie, ty stawiasz. Dawid się zgodził. Zadanie polega na tym, by zabrać dwie zapałki, tak by równanie było poprawne. Pomóż Dawidowi zaoszczędzić. Oto rozwiązanie. Pani Zielińska jest wykładowczynią. Jedna z jej studentek, Róża, już kilka razy ściągała na testach. Pewnego dnia cierpliwość pani Zielińskiej się skończyła i powiedziała dziewczynie tak: jeśli mnie okłamiesz, wyrzucę cię z uczelni, a jeśli powiesz mi prawdę, to też cię wyrzucę. Co na to powiesz? Co powinna powiedzieć Róża, żeby pozostać na uczelni? Dziewczyna powinna powiedzieć: mówię kłamstwa. Zdanie tworzy paradoks, bo nie może być jednocześnie kłamstwem i prawdą. Joasia brała udział w konkursie piosenki, który odbywał się w znanej sali koncertowej. Dziewczyna zaśpiewała wręcz przepięknie, aż jury się wzruszyło. Nagle zgasły światła. Ktoś wyłączył zasilanie w całym budynku. Kierownik konkursu przesłuchał trzech podejrzanych. Rywalka Joasi, Matylda, powiedziała: byłam w kawiarni na 5. piętrze, gdy nagle zrobiło się ciemno. Musiałam włączyć latarkę w telefonie, żeby się stamtąd wydostać. Sara, sprzątaczka, oznajmiła: myłam okna z dala od skrzynki elektrycznej. A Franek, ochroniarz, powiedział: przepraszam, ale nie patrzyłem na monitoring, bo dostałem telefon w ważnej sprawie. Kto kłamie? Matylda, w sali koncertowej nie ma 5. piętra. Piotrek wylądował w obcym kraju. Postanowił zamówić taksówkę do hotelu przez aplikację. Niestety coś nie zadziałało. Piotrek wyszedł więc na zewnątrz z nadzieją na to, że znajdzie jakiegoś kierowcę. Na parkingu stały 3 wolne taksówki i każdy kierowca zaoferował Piotrkowi podwiezienie. Z której oferty powinien skorzystać? Spójrz na pierwszy samochód. Pod spodem jest kałuża oleju. To nie jest najbezpieczniejszy pojazd. A trzecie auto ma tylko 3 koła. Piotr powinien pojechać więc z drugim taksówkarzem. Olek jest żądnym przygód podróżnikiem. Pewnego dnia wędrował przez dżunglę i wpadł w pułapkę. I teraz zwisa z drzewa do góry nogami. Lina jest przymocowana do ziemi. Pod nią płonie świeca. Wkrótce lina się przepali. Na domiar złego pod drzewem siedzi głodny tygrys i czeka, aż Olek spadnie na ziemię. Co powinien zrobić chłopak, aby się z tego wykaraskać? Powinien zaśpiewać 100 lat. Tygrys zdmuchnie świecę i pomyśli życzenie, a Olek będzie miał szansę, by uciec. No co, ktoś mi kazał to przeczytać? Maja jak zwykle późno wróciła z pracy. Dziewczyna mieszka z 3 współlokatorkami. Weszła do swojej sypialni i zauważyła, że ktoś poplamił jej ulubiony dywan. Maja się wściekła i poszła wypytać o to swoje koleżanki. Julita powiedziała: ja tego nie zrobiłam, cały tydzień siedziałam u chłopaka. Helena oznajmiła: weszłam dziś do twojego pokoju, żeby zostawić ci czyste pranie. Dywan wyglądał normalnie. A Felicja stwierdziła: już od wieków nie byłam u ciebie w pokoju. Cały dzień uczyłam się w bibliotece. Jak sądzisz, kto poplamił dywan? Felicja, spójrz na jej dłonie. Kolor lakieru do paznokci idealnie pasuje do plam. Wojtek przeprowadza się właśnie do Poznania. Potrzebuje mieszkania, w którym będzie mógł mieszkać co najmniej przez rok. Zaczął przeglądać ogłoszenia. W oko wpadły mu 3 mieszkania i umówił się na ich oglądanie. Okazało się, że 2 z 3 ofert są szemrane. Widzisz coś podejrzanego w tych ogłoszeniach? Spójrz na znak na drugim domu. Jest tam napisane, że za 2 tygodnie budynek będzie wyburzany, a Wojtek potrzebuje przecież wynająć coś długoterminowo.
Trzecie mieszkanie znajduje się na 7 piętrze, ale to niemożliwe, bo w budynku jest tylko 6 pięter. Wojtek powinien więc wynająć pierwsze mieszkanie. Ktoś zamknął Huberta w obrzydliwej piwnicy. Chłopak rozejrzał się dookoła i znalazł 3 wyjścia. W pierwszym przejściu panuje straszliwy mróz. Każdy, kto tam wejdzie, momentalnie zamarznie. W drugim grasuje głodna puma, która nie jadła nic od 3 lat. A za trzecimi drzwiami szaleje pożar. Którym przejściem powinien uciec Hubert? Drugim. Zwierzę nie jadło od 3 lat. Nie stanowi już żadnego zagrożenia. Zostały po nim tylko kości.